To nie jest Sejm, to jest Plac Trzech Krzyży, panie redaktorze. To jest Sejm, tu. Tu jest Plac Trzech Krzyży. Na 12 masz Plac Trzech Krzyży, a Sejm masz na godzinie w pół do drugiej. No okej. Okay. Widzisz zielony dach? Widzę. No. Więc? Jako słoik powinieneś bardziej przywiązywać się do topografii miasta i ją studiować. Znam dosyć dobrze Warszawę. Witam Państwa, dobry wieczór. To jest program A z wywiadu Ekstra. Jesteśmy w restauracji Panorama Hotel Marriott. Za nami piękna panorama na Warszawę, a z nami piękny Tomasz Jaroński z Eurosportu. Dzień dobry. Jaki jesteś milutki. Ale wzruszyłeś się? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie, nie wzruszyłem się, bo wiem, że to jest nieprawda. Kiedyś to byłem piękny, jakbyśmy zobaczyli. Właśnie zawsze byłem piękny i młody. Zawsze opowiadasz, że byłeś kiedyś bardzo przystojny. Pokażę ci zdjęcie. Naprawdę? Zaskanuję je, wyślę ci MMS-em. Dobra, ale myślisz, że to jest takie zdjęcie, o którym będę myślał wieczorem? Nie, no będziesz musiał natychmiast je, wiesz, zlikwidować. Ktoś ci sprawdzi komórkę i będzie. Myślisz, że wyjdę na geja? A wyglądasz? No nie wiem, tu też zdania są podzielone. Ale nie chciałbym, żeby posądzano nas o to, że jesteśmy w związku. Znowu wchodzisz w jakieś dyskusje bez sensu. Potem będą domysły. A co my robimy w tej kabinie przez te dwie godziny, jak jest bieg długi na 20 km? Komentujemy. Też. I sprawdzamy panel. No zobacz, ile ja z Wyrzykowskim komentuję, a wspólnych dzieci nie mamy. Nie macie wspólnych? Ale takie podobne, jak się przymruży oczy? Takie przysposobionych. Okej, okay, zaczynamy na wesoło, a temat w sumie nie, wesoły nie jest w żaden sposób. Ale o pewne zacząłeś, wiesz, młodość, o mijaniu. Ostatnio na Onecie Maja Włoszczowska napisała taki bardzo wzruszający tekst na temat Marka Galińskiego, który umarł zdecydowanie przedwcześnie. Świat kolarski zszokowany tą informacją. To tak, bo Marek był bardzo jeszcze młody, jak to się tak pięknie mówi, w pełni sił twórczych, sportowych, sam jeszcze jeździł, był trenerem kadry Rosji. Tak w ostatnich czasach to troszkę niepolitycznie, ale był trenerem kadry Rosji w kolarstwie górskim. No, zdecydowanie najlepszy zawodnik w historii tej w końcu młodej dyscypliny, bo kolarstwo górskie to mniej więcej tam zaistniało w latach 80. poprzedniego wieku, więc jeszcze nie ma zbyt długiej historii. Czterokrotny olimpijczyk, wielki profesjonalista i to jest chyba takie słowo, które mi się najszybciej nasuwa, że jak widziałeś go przy okazji wyścigu, czy z nim rozmawiałeś, to tak od początku do końca przebijał taki profesjonalizm. Maja Włoszczowska, znakomita zawodniczka, która najpierw ścigała się z Markiem Galińskim, jak sama pisze w tym cytowanym przez ciebie, przypomnianym przez ciebie artykule. Tak nawet specjalnie się nie znali, no ale później był taki moment, że Maja rozstawała się ze swoim poprzednim trenerem, Andrzejem Piątkiem. Zbliżały się Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 roku, no i Maja oczywiście potrzebowała kogoś, kto by czuwał nad jej przygotowaniami. Wtedy zwróciła się do Marka Galińskiego i z jej tekstu wynika, że on był znakomitym fachowcem. Tekst bardzo fajny. Maja Włoszczowska zresztą przed laty mówiła, że chętnie w przyszłości, jak skończy karierę sportową, zajęłaby się dziennikarstwem. Ma wszelkie warunki. Tak, i ten tekst właśnie napisany bardzo trudny, bo wspomnienia pisze się najtrudniej. Dużo łatwiej jest napisać wspomnienie krótsze. Ja sobie właśnie pozwoliłem po śmierci, gdy dowiedziałem się, że Marek Galiński zginął w wypadku samochodowym. To napisałem jedno zdanie, ale wydawało mi się, że bardzo oddające moje uczucia, broń Boże, nie, bo to przecież o to chodzi, prawda? Napisałem, kropkujemy, czy mam powiedzieć pełnymi słowami? Pełnymi słowami. K***wa diabeł, dlaczego on miał pseudonim diabeł? K***wa diabeł, dlaczego tak się spieszyłeś do nieba? I koniec, kropka. No, wypadek samochodowy w nocy, nad ranem, śliska droga, jakoś Marek nie wyrobił się w zakręcie, uderzył samochodem w drzewo, jedyne drzewo, które tam w najbliższej okolicy stało. A Maja napisała bardzo długi tekst i taki bardzo, bardzo osobisty i wydaje mi się, że
pod względem, gdybym miał to oceniać, nazwijmy pod względem dziennikarskim czy literackim, to bardzo dobry, bo ani on nie był przegadany, ani nie był pompatyczny, był taki, jaki trzeba. I rzeczywiście czytając ten tekst, to łezka kręciła się wokół. Okej. Okay. A to jest tak, że rodzina Kolarska łączy się w takich chwilach, bo to jest normalne? Czy ta rodzina Kolarska, mówię o polskiej rodzinie, jest złączona? Jak to wygląda? Czy są jakieś różne interesy, które na co dzień ze sobą konkurują? Czy krótko mówiąc, czy to jest trochę jak w naszym Sejmie na Wiejskiej, którego stąd chyba... Nie widać. A może? Nie widać? Widać. Jakbyśmy wyjrzeli. Nie, to jest Plac Trzech Krzyży. No ale gdzieś tam obok jest Sejm. No śmierć zawsze łączy w tym znaczeniu, paradoksalnie, prawda, ale pogrzeb Marka Galińskiego to pokazał, gdzie w maleńkiej miejscowości Mroczków Gościnny koło Opoczna pojawiło się około 1000 osób, ledwo. Znaczy Kościół w ogóle nie zmieścił wszystkich tych, którzy przyjechali z całej Polski. Z Wrocławia, ze Słubic, ze Szczecina, z Warszawy, oczywiście też z okolic, chyba właśnie wspominana przeze mnie, czy przez nas Maja Włoszczowska przyjechała, przerwała zgrupowanie w Hiszpanii, w Sierra Nevada, po to, żeby przyjechać. Czyli jest tutaj ten element łączenia. No i też taka nasza tradycja mówi o tym, że co akurat w przypadku Marka nie jest adekwatne, ale może w przypadku innych zmarłych osób, kiedy jednak na pogrzebie pojawia się większa liczba ludzi, że o zmarłym się źle nie mówi, tylko mówi się dobrze. Chociaż to różnie bywa. Pamiętam taki pogrzeb, tak smutno zaczęliśmy, ale nie ma 1 listopada. Pogrzeb Macieja Biegi. Też mi się wydaje, że już o tym ci opowiadałem. Nie, chyba nie. Dziennikarza, sportowca, świetnego dziennikarza, kapitalnie piszącego reportaże, rozmowy. Taki bardzo fajny pisał dziennik Ryszarda Szurkowskiego w czasie wyścigu pokoju, jeszcze za tych najlepszych lat. Ale prywatnie człowieka, który lubił zaglądać do kieliszka takiego, no, jakbyś go zobaczył, to w życiu byś nie pomyślał, że to jest dziennikarz, czyli nic z takiej, powiedzmy, elegancji, która w takim nawet powszechnym mniemaniu przystawałaby do zawodu publicznego. No mówimy o śmierci, to nie chcę tutaj wchodzić z tobą w polemikę, ale dziennikarze, szczególnie sportowi, nie wyglądają jakoś zwykle rewelacyjnie. No to były, wiesz, no, dawne lata. No w każdym razie jakieś tam rozwody, dzieci, tam niepłacone alimenty. No już nie chcę wchodzić, tylko czy to akurat tak było, bo aż tak bardzo nie pamiętam, ale w każdym razie o burzliwym życiu, mało higienicznym. No i ksiądz, który nad grobem wygłaszał jakąś taką typową formułkę, że tam wspaniały ojciec, przykładny mąż i tak dalej, kompletnie nie pasującą do obrazu tego człowieka, którą zapamiętali ci wszyscy żałobnicy obecni na ceremonii. I w końcu też już nieżyjący Zdzisław Ambroziak, jego kolega ze sportowca, wygłosił przepiękną mowę, zaczynając od tego, że zebraliśmy się tutaj, żeby pożegnać Maćka, ale nie chciałbym, on tak mówił, żeby wszyscy odnieśli wrażenie, że mówimy o jakimś zupełnie innym człowieku, że Maciek był właśnie tam przykładnym mężem i tak dalej. Nie, on był pijakiem i tak dalej, i tak dalej. No i coś w tym jest właśnie, że... Jak to zostało przyjęte przez obecnych? Słuchaj, wszyscy... No, bardziej wzruszająca jest taka... No myślę, że ceremonia pogrzebowa powinna polegać na tym, że no żegna się człowieka, czyli żeby był jakiś element właśnie wzruszenia, że on odchodzi, już go więcej nie zobaczymy, i jakiś też element wspomnieniowy. Czyli nagle, jeżeli te wspomnienia są zupełnie odbiegają od rzeczywistości, no to człowiek ma wrażenie, ten, który uczestniczy w tej ceremonii, że uczestniczy w jakiejś innej, prawda? Więc ja jestem jak najbardziej za i wydaje mi się, że wtedy też zostało
to przyjęte no, w taki bardzo sympatyczny sposób, że obraz tego Maćka, który już odszedł, wszystkim pojawił się przed oczami, a nie jakieś takie zdawkowe, dyżurne pożegnanie bez sensu. Może my czasem zbyt poważnie też podchodzimy do takich tematów. Słuchaj, no troszkę to... Może czasem jest taki fopa, że nie wypada. No bo to jednak pogrzeb. Troszkę wynika z tradycji i też z katolicyzmu, który jest powszechny w Polsce, czy ktoś jest katolikiem, czy nie, to jednak te pewne standardy, tradycje katolickie się w takim układzie respektuje. I jakoś wydaje mi się, że też jest pewnego rodzaju nieumiejętność przemawiania właśnie na pogrzebach, a w przypadku Marka Galińskiego to aż prosiło się o jakąś taką od serca wypowiedź. No, zebrało się, tak jak już mówiłem, bardzo dużo ludzi. Ledwie nieduży cmentarz mógł pomieścić. No i ktoś tam przemówił ze strony szkoły, którą Marek kończył, przemówił ksiądz. Były prezes Polskiego Związku Kolarskiego Wojciech Walkiewicz. I na tym się skończyło. I takiego człowieka, ktoś, kto był na tym pogrzebie, to nie miał podczas tej ceremonii takiego obrazu przed oczami, jak choćby w tym tekście Maji Włoszczowskiej. Mhm. I Marek Galiński był takim człowiekiem, którego trudno było tak dogłębnie poznać. No to nie był typ człowieka, z którym można było usiąść, wypić piwo. A przez ten swój profesjonalizm taki był troszeczkę w takich kontaktach niezażyłych, taki no, z pewną barierą. A jakbyś miał powiedzieć tak szczerze, bez jakichś zafałszowywania rzeczywistości, pytanie będzie banalne, ale mam nadzieję, że odpowiedź będzie niebanalna. Co kolarstwo polskie straciło na tej śmierci? No, wybitnego fachowca. Ostatnio trenował kadrę wprawdzie Rosji, ale z wypowiedzi, z opisów, czy to Maji Włoszczowskiej, czy innych zawodniczek, wynikało, że będąc na zawodach, zawsze też był skłonny do pomocy na przykład dla naszych zawodniczek, a poza tym no, jakiś tam kontrakt wynikający z zaangażowania przez Federację Rosyjską, pewnie 2, 3, 4 lata, ale też nabycie kolejnych doświadczeń i później przekazanie tych doświadczeń, kto wie, czy nie w Polsce. No, Marek był, śmiało można powiedzieć, kimś w rodzaju profesora, jeśli chodzi o kolarstwo górskie. Prowadził też coś na kształt takiej akademii w okolicach Żywca. Budował trasy w pobliskim koło Opoczna, Gielniowie. Powstała trasa, która chyba teraz będzie imienia Marka Galińskiego, zbudowana czy zaprojektowana przez niego. Trudno powiedzieć zbudowana, ale jakieś wiesz tam górki. Dołki tego typu historia, jakieś odcinki kamieniste, lasek, więc na pewno jego to niesamowite doświadczenie i tak jak wynika z tego tekstu Maju, czy innych rozmów podczas pogrzebu, na pewno jego wiedza, czy teraz, czy w przyszłości, przydałaby się właśnie w tej dyscyplinie, czyli w kolarstwie górskim. Żeby było bardziej profesjonalnie, jak rozumiem. Zresztą to nie, tutaj w tym przypadku no, śmierć bardzo gwałtowna, tragiczna, prawda? On miał 40 lat dopiero, no bo też niedawno pożegnaliśmy Stanisława Szozdę, ale to już jest zupełnie co innego, bo to jest historia polskiego kolarstwa. Też umarł stosunkowo młodo, ale Staszek zdążył pożyć, więc takie dwa ciosy w polskie kolarstwo w ostatnich miesiącach. Oby jak najmniej. No cóż, no tak jest życie, no oby jak najmniej, no tak można powiedzieć śmiało. No ale ci wielcy kolarze, no, takie jest życie, no to już ci bohaterowie twojego dzieciństwa. To nie ma nic wspólnego chyba z kolarstwem, umieranie. Nie, ja mówię tylko, że ci, którzy odnosili kiedyś wielkie sukcesy, dzisiaj są już starszymi ludźmi i nieuniknione jest to, że kolejne nazwiska po jakimś czasie będą się pojawiały. Tak, natomiast... dla ciebie starszy człowiek to ile? No tak, 80 lat, to już jest przez 70, prawda? No, Szozda był trochę młodszy. No wiem. Myślałem, że tak powiesz 60 i
Już chciałem wyjść. To by, aby się pożyło jeszcze trochę, prawda? Ja na pogrzeby nie chodzę, bo dla mnie to trąci trochę farsą. Zaczniesz. Bo zacznę? No, teraz jesteś za młody, no. A później... No już tam kilka osób bliskich mi zbrało, natomiast raczej unikam, bo trąci mi trochę to farsą. Jest to takie dziwne przeżycie jej. No ale to jest, znaczy, wiesz, no tutaj powinno też decydować... Więcej księży, tym gorzej. Ale powinno decydować wewnętrzne poczucie, że robisz jeszcze coś dla tej osoby, którą lubiłeś, kochałeś, przyjaźniłeś się. No tak, ale czy wszędzie musi być ksiądz, czy wszędzie musi no być... No nie, no ale to już, no, to nie od ciebie zależy, tylko od bliskich tej osoby, która zmarła. No. I to beznadziejne gadanie zwykle, na, jak sam powiedziałeś. No niestety, no. No ale są inne drogi, tak jak choćby ten tekst Maji Włoszczowskiej, no, gdzie można tam pewnego rodzaju drętwość, chociaż tutaj akurat na pogrzebie Marka ta, nie było tej drętwości, bo ksiądz, wiesz, to mała miejscowość, więc też jest zupełnie inaczej. Ksiądz nawiązał do historii związanej z mszą, bo Marek był religijny. Z mszą przed Igrzyskami Olimpijskimi w Atenach, która mniej więcej była w tym samym czasie 10 lat wcześniej, kiedy tutaj parafianie życzyli Markowi powodzenia na Igrzyskach Olimpijskich i w tej intencji była msza. Takie tego typu wspomnienia od razu są wzruszające, bo człowiek ma wrażenie, że ta osoba, która mówi o tej osobie zmarłej, coś na temat tej osoby zmarłej wie. A nie masz takiego wrażenia, że coraz więcej osób właśnie, bo ty mówisz, że ja coraz częściej będę chodził na pogrzeby, coraz więcej osób jakby z twojego coraz więcej bohaterów swojego dzieciństwa odchodzi? No, to jest chyba wręcz naturalne. Ja przeżyłem szok, tu muszę powiedzieć małą prywatę, bo dostałem od Krzyśka Wyrzykowskiego listę z numerami. On wielu ludzi zapraszał do swojego programu w telewizji N-Sport, którego już nie ma, bo mu zdjęto z anteny, a mój się cały czas trzyma, ma się dobrze. Ciekawe dlaczego. I ja odkryłem, że tam wielu ludzi już nie żyje, a to jest lista z 2019 roku. I tutaj też... I na to takie nazwiska jak Kamila Skolimowska, jak Zbigniew Religa, jak Holubek, tak. No to też trzeba widzisz docenić, że to bardzo fajnie, chociaż o ile wiem, to Krzysztof posiada archiwum, ale w telewizji nie ma czegoś takiego jak zbierania archiwum. I szkoda, bo te opowieści są nie do powtórzenia. No, Krzysiek jakby człowiek starej daty i poszedł jeszcze dalej, no bo wydał też książkę, gdzie kilkanaście chyba osób z tego grona, z którymi rozmawiał, zostały te wywiady telewizyjne zapisane w formie pisanej. On sobie to wszystko ponagrywał i to trzyma, a to gdzieś przepada. A bardzo szkoda, teraz trzeba w ogóle... To na YouTube. No tak, no ale wiesz, przyjdzie jakaś nowa technologia i nagle się okaże, że YouTube'a nie ma. No, jest to chyba możliwe. Nie wiem, to czy telewizja by na to pozwoliła, żeby to na YouTube wrzucić. No to już tam, nie wiem jak to tam wygląda. No ty wszystko wrzucasz na YouTube. No ale moja telewizja mi na to pozwala. Aha. A nie każe ci nie? Słucham? Każe ci nie? Pozwala. Mi już nie można niczego kazać, jak wiesz. Czyli pozdrawiamy wszystkich i że oby żyli jak najdłużej telewidzów sportklubu i tych, którzy nas oglądają na YouTubie. A są wszystko młodzi ludzie najczęściej. Tak? To pożyją, tak. Tylko, że ja mam jakoś nasze rozmowy, znaczy twoje ze mną, nie mają chyba za dużej oglądalności. A dlaczego? Jak myślisz? Nie wiem. Ze względu na ciebie czy na mnie? Nie, może dlatego, że ty zadajesz głupie pytania. Jest takie, no w ogóle nie będę z tobą na ten temat dyskutował. Ale nie będę polemizował. Pytania zwykle nie są najmądrzejsze, ale młodzi ludzie oglądają, a jak oglądają starzy, to zazwyczaj piszą mi na Facebooku, żebym na przykład przemyślał swój warsztat dziennikarski. Proszę. Tak. Bo oni stawiają się w roli takich mentorów, oni wiedzą lepiej, bo są starsi. Doświadczenie ludzi starszych w tych czasach, w których teraz żyjemy, nie jest do końca wykorzystywane. No jeszcze powiedzmy, politycy mieszczą się troszeczkę w tej kategorii, no bo większość już jest w wieku zaawansowana. Czyli jakby można zdyskontować ich doświadczenia. No ale kiedyś w czasach plemiennych, czy nawet jeszcze później, no to działała coś takiego jak Rada Starszych i ona zarządzała jakąś wioską, czy jakimś plemieniem, czyli oni już nie musieli, nie wiem, biegać z dzidami
i szukać pożywienia. Tylko pokazywali palcem. Tak. A inni biegali. No, a tego typu historie nie są w ogóle wykorzystywane. W ogóle jest wielu starszych dziennikarzy, których też się nie wykorzystuje. Najgorzej chyba mają ludzie w średnim wieku, bo ci, którzy... A ty w jakim jesteś? Chyba jeszcze w średnim, nie? Tak? Wiesz, no młodzież też ma podgórkę. Nie wszyscy mogą zaraz wyjechać do Londynu i pracować w dobrze prosperującej firmie. Na smutno dzisiaj. No smutno. A mam ochotę walnąć z tobą kielicha, jak na... Jak się nazywa ta ceremonia? No, jak na stypie. Mm-hmm. No dobra. To co, stolik jest czarny, tak. Koszula czarna. Koszula czarna, ty się szybko przebierzesz. Ja się tam... To też w ogóle jakiś dziwny zwyczaj jest, że po pogrzebie się chleje wódkę. No bo to jest pretekst do wspomnień, to jakby takie... Nie, to jest pretekst do tego, żeby się nachlać. Nie, no Polacy są takim narodem, że rozmowa bez alkoholu, a rozmowa z alkoholem różni się taką pewnego rodzaju, w tym przypadku, dozą wzruszenia. No, wiesz, no, nawet są takie powiedzenia, no, wiesz, on mi to powiedział po pijanemu. No. Czyli teraz tak rozumiesz, nie że głupotę, tylko że szczerze. Prawdę, no. Tak, czyli powiedział prawdę, no tak, jak no. Powiedział po pijaku, to powiedział prawdę. Ja to wolę pić na wesoło. Z mojego doświadczenia wynika, że to zależy od konstrukcji psychicznej i charakteru. Mhm. Niektórzy się upijają na bojowo, niektórzy na smutno. Niektórzy na wesoło. Na wesoło, mhm. Tak. Zaczepnie, to jest najgorsze. A z narkotykami jak to jest? Twoje nie wiem, nie. Ja już jak nie? Skończyłem palić astmosy w szkole i... Wrzuciłem w trzeciej klasie. Tomasz Jaroński, dziękuję za rozmowę. Dzisiaj na smutno. To był kolejny odcinek programu A z wywiadu Ekstra. Widzimy się wkrótce. Do widzenia.